Zagrywka Pyziaka. Z nami lider drużyny. Nowy lider drużyny. Znaczy nie, wszyscy jesteście w całym świecie. Dobra, Kamil Semeniuk po prostu. Na pewno Państwu dobrze znany. Cześć Kamil. Cześć. Mam nadzieję, że dzisiejszy wywiad nie będzie wywiadem rzeką jak z trenerem, bo nie chcę ograniczać Cię czasowo, żebyś miał jednak trochę wolnego. Może zacznijmy od razu z tym wolnym. Jak to jest? 4 dni wolnego na mistrzostwach. Miałeś kiedyś taki turniej, żeby tyle luzu było? Ciekawe pytanie, bo jestem drugi rok w reprezentacji, więc z tych turniejów nie było aż tak dużo. Ale nie, to jest pierwszy raz chyba generalnie od dawna, gdzie w takiej imprezie, jakie są Mistrzostwa Świata, jest taka przerwa między poszczególnymi fazami, czyli po rozegraniu spotkań grupowych przed kolejną fazą jest 4-5 dni wolnego, więc no my z racji tego, że jesteśmy gospodarzami, mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby chociażby na chwilę wrócić do rodzin, spędzić paręnaście godzin z rodzinami, odsapnąć troszeczkę od tego turnieju, może nie stricte fizycznie, tylko bardziej może gdzieś, żeby ta głowa się zresetowała, bo jednak już od tygodnia praktycznie jedno i to samo wałkowaliśmy, plan dnia był jeden i ten sam, więc nic specjalnego się nie działo, więc na pewno każdy z nas, myślę, że ten dzień wolnego naprawdę... Miło było zobaczyć, jak rodzina wygląda. Dokładnie tak, dokładnie tak. Myślę, że każdy jest zadowolony z tego chociaż jednego dnia wolnego. Kamil powiedział przed chwilą, że jest krótko w kadrze i mało tych turniejów miał. Przepraszam bardzo, ja pamiętam i ja wiem i ty też dobrze wiesz, że to nie są twoje pierwsze Mistrzostwa Świata. Kiedy się spotkaliśmy na jakichś Mistrzostwach Świata i gdzie? Mistrzostwa Świata U23 w Egipcie, które miały swoje specyficzne zasady. Mecze rozgrywane do 4 setów wygranych, do 15 punktów. Tak. Zagrywka trzeba było wylądować przed linią 9 metra, więc praktycznie każdy serwował zagrywkę flotową. Nie udało się osiągnąć wymarzonego celu, niestety. Ja sam grałem na pozycji atakującego, więc to nie była moja nominalna pozycja, ale bardzo miło sobie wspominam ten turniej, bo zawsze grać w reprezentacji, niezależnie na jakim szczeblu, bo tak jak mówisz, U23, to zawsze jest miła sprawa. No to ja pamiętam pierwszy dzień tej reprezentacji, jak przyjechałeś i wtedy to była pierwszy raz twoja, tak, reprezentacja taka, że jesteśmy powołani i tutaj wiesz, tu się chłopaki zjeżdżają, przyjeżdża Kamil, ja pamiętam rozmowy z trenerem, przyjmujący, atakujący, zobaczymy co z tego będzie i mówisz, że, bo grałeś też na przyjęciu tam parę, ogólnie byłeś zgłoszony jako przyjmujący, ale grałeś z Lipą na ataku też, nie? Dokładnie tak. To bodajże w jakimś momencie na treningu trener się zapytał, czy bym nie chciał spróbować swoich sił na pozycji atakującego. Mam nadzieję, że to nie było ze względu na to, że nie wiem, źle przyjmowałem, byłem jakimś słabym ogniwem w przyjęciu, tylko po prostu widział może większy potencjał i może więcej bym mógł dać reprezentacji grając jako atakujący niż przyjmujący. Tak, ja pamiętam jeden z pierwszych treningów, jak musiałeś się trochę zmieniać naskok i tam kierowaliśmy, dobra, pójdź trochę węziej, trochę szerzej, bo jednak to nie jest lewe skrzydło. Nie, ale... jeżeli... No całe życie, można powiedzieć, trenuje się na pozycji przyjmującego, zwłaszcza na pozycji, gdzie omija się praktycznie tą strefę prawego skrzydła, czyli wszystkie rotacje, gdzie jestem z przodu siatki, jestem na lewym skrzydle, no to później się tak przestawić nie jest wcale łatwą sprawą. Potrzeba troszeczkę czasu, aby te jakieś automatyzmy, nawyki, złapanie kierunków ataku, żeby to jakoś wyglądało. Ja dobrze pamiętam, to chyba był 2017 rok? Jakoś odległe czasy. Tak. To jeszcze byłeś w Zaksie, prawda? Jeszcze chyba tam Zaksa cię do drugiej Zaksy czasem wypożyczała? To... No, nie różnie bywało. Byłem gdzieś tu, byłem gdzieś tam. Jeżeli się tylko dało, to wspierałem właśnie drugi zespół, czy to jeszcze była młoda Zaksa wtedy, czy już Zaksa Strzelce Opolskie, to jeżeli była taka potrzeba i gdzieś tam trener z pierwszego zespołu dawał zielone światło na to, żebym mógł pomagać chłopakom z innych drużyn, to ja byłem jak najbardziej na tak. No a jakby ktoś wtedy na tych mistrzostwach w Egipcie, tam nie wiem, którym miejscem zajęliśmy, piąte, siódme?
No tak jak mówię, nie to, które celowaliśmy. Znaczy, bo tam była inna siatkówka. My byliśmy nauczeni grania w siatkówkę normalną, a tam wprowadzono dziwne zasady siatkówki i się nie... Ale ja też przypominam sobie, że Egipt to tam nas trochę podtruł, że pół drużyny było chorych. Nie wiem, czy pamiętasz ten przykry incydent, ale... Ciężki turniej. Ciężki. No pamiętam, że zaraz po przylocie zaczęła się fala i praktycznie z jednego na drugiego zawodnika klątwa Faraona docierała. Z tego co pamiętam, chyba tylko ja i Jasiu Firlej wtedy nas to nie dotknęło. Chyba dopiero jak wróciliśmy z powrotem do Polski, to poczuliśmy smak tej klątwy. Wakacji w Egipcie. Więc nawet to, że braliśmy przed samym wyjazdem te probiotyki, żeby się zabezpieczyć, jakoś ochronić przed tym, no to za bardzo nie zdało egzaminu. No dobra, no to jak w tym 2017 po turnieju ktoś podchodzi do ciebie, Jasnowic mówi: graj swoją siatkówkę, w 2022 będziesz jednym z liderów reprezentacji z wielkimi szansami na obronę Mistrzostwa Świata. Co byś mu powiedział wtedy? Oj, na tamten moment to... Idź pan. Nie powiedziałbym idź pan, tylko na pewno byłoby to coś fajnego, że okej, jeżeli ktoś coś takiego mówi, no to czemu miałoby się to nie spełnić? Jeżeli ciężką pracą można dojść do wszystkiego, to na tamten moment, jeżeli ktoś widział we mnie jakiś chociaż 1% potencjału na to, żeby stać się super zawodnikiem, to trzeba w to iść. Chociaż ciekawostka po tych Mistrzostwach Świata, gdzie grałem na pozycji atakującego, dostałem ofertę, żeby grać na pozycji atakującego właśnie w Plus Lidze, bodajże w drużynie z Kielc. No i różnie mogło się potoczyć, jakby nie podjął decyzji, żeby się sprawdzić na tej pozycji, ale na szczęście... Zostałeś. Na szczęście nie sam, bo ja byłem bardzo, bardzo za tym, żeby czemu by nie spróbować swoich sił, jeżeli ktoś mnie widział już w Plus Lidze, w profesjonalnym klubie, nawet na pozycji atakującego, która nie była moją nominalną pozycją, to fajnie byłoby grać w takiej lidze, no ale wtedy brat i tata szybko tam ostudzili mój entuzjazm i powiedzieli, że wracaj na przyjęcie, to jest twoje miejsce. No właśnie, wracaj na przyjęcie to jedno, ale dwa, bo ja pamiętam te czasy dobrze, że to nie tylko chyba Kielce, tam jeszcze kilka klubów chciało cię wyciągnąć z Zaksy, może nie tylko w tym roku, tylko jeszcze w następnych, żebyś jednak stanowił jakieś bardzo ważne ogniwo w innych drużynach, ale zostałeś z jednym z najmocniejszych klubów, teraz to już wiemy, w Europie, ale wtedy w Polsce, no to chyba był bardzo dobry ruch, no widzimy teraz co osiągnąłeś, to chyba praca z tymi trenerami, a przede wszystkim praca najpierw jeszcze w drugim zespole, a potem już w pierwszym z topowymi zawodnikami chyba dała ci więcej niż mogło, no to jest gdybanie, tak, ale jak ty to czujesz teraz? Na tamten moment na pewno trenowanie w drużynie z Kędzierzyna, gdzie naprawdę były na tamte czasy, no to było parę lat temu, najlepsi praktycznie zawodnicy gdzieś w Europie i trenowanie z nimi to było, myślę, że coś fantastycznego i nie wiem, czy nie lepsze było trenowanie po prostu z tą drużyną niż granie, nie chcę tu obrazić żadnej drużyny, ale grać w jakiejś dolnej tabeli drużynie, ale też no ile można trenować, jeżeli się gdzieś tak to zobrazuje, nakumuluje się tych wszystkich doświadczeń z treningu, no to jednak chce się to później przerzucić na mecz, ale jednak w Kędzierzynie do tych szans na grę no nie było dużo, no nie ma co się oszukiwać. Były oczywiście momenty, gdzie trener dawał szansę, ale to były mecze przeważnie o pietruszkę, które mało znaczyły, albo no z drużynami, które miały albo problemy jakieś kadrowe w trakcie sezonu, albo już naprawdę miały jakiś duży kryzys, więc to też nie było co porównywać rangi spotkania, jeżeli chodzi o jakieś inne z lepszą drużyną. A może teraz, no bo po czasie to już jest, nikogo nie obrazimy, miałeś takie momenty zwątpienia i myślałeś sobie, nie no muszę iść grać, muszę, a ktoś właśnie mówisz, brat, ojciec, tak, ktokolwiek, mówili, nie, jeszcze poczekaj, jak często ci się to zdarzało, taka trochę frustracja sportowa, złość, że właśnie widzisz w sobie gigantyczny potencjał, tą pracę, a jednak musisz zacisnąć zęby i być gdzieś tam. To znaczy, ja jestem na taką osobą, która mimo tego, że aktualnie gdzieś może wszyscy mnie wymieniają w tych topowych zawodnikach, no ja nie uważam siebie za taką, nie wierzę w swoje umiejętności i to jest chyba
chyba wada mojej osoby. Ja ci wejdę, co na pewno i zaraz tym coś tu pogadamy. Tak jak mówię, był przykład chociażby tego transferu po Mistrzostwach Świata w Egipcie, gdzie ja byłem bardzo zafascynowany i mówię, czemu by się nie sprawdzić w takiej roli. Nawet, tak jak mówię, to nie była moja nominalna pozycja. Chciałem grać, chciałem się spróbować swoich sił, no ale na tamten moment myślę, że to była najlepsza decyzja i bardzo dziękuję, że tata, że brat mi pomógł i okiełznał mój tam jakiś taki młodzieńczy zapał do tego, żeby pójść i się sprawdzić, tylko że po prostu okej, wytrzymaj jeszcze jeden, dwa lata w Kędzierzynie, nabierz doświadczenia właśnie z treningów, z chłopakami, pooglądaj jak oni trenują, naucz się jeszcze i na pewno przyjdzie czas, aby rozłożyć te swoje skrzydła i sprawdzić się już później na boisku. No i tak się później stało, udało się w pewnym momencie znaleźć możliwość, aby odejść z Kędzierzyna na chociaż wypożyczenie. Dobra, zróbmy przerwę na łyk wody, może zaschło w gardle, nie wiem jak tobie. Jest okej. Okay. Jest okej? Okay? Wracamy dalej, porozmawialiśmy o Zaksie, no i dobra. Młoda Zaksa, Strzelce Opolskie, Zaksa, jesteś najlepszym przyjmującym w Europie. I idziesz, no uśmiechnij się, bo to nie każdy się tytułuje. Ja rozumiem, że masz w klubie Olka Śliwkę, który miał ten tytuł przed tobą. Teraz ty go dzierżysz. To jest tylko i wyłącznie powód do dumy. I to, co powiedziałeś, ja uważam trochę za wadę, bo nasi zawodnicy no, powinni być dumni z tego, co wy reprezentujecie sobą. Sportowo jesteście topem światowym. I to wy powinniście ustalać w ogóle zasady, na całym świecie, jak się zachowywać i jak z podniesionym czołem chodzić, jeśli chodzi o to przyjęcie i tutaj w ogóle nikt się nie umywa do was, ale to jest moje prywatne zdanie. Mam nadzieję, że kiedyś ty też to załapiesz, a Perugia, no, po paśmie sukcesów, jesteśmy na Mistrzostwach Świata, wynik, pogadamy o wyniku 12 września, idziesz do Perugii, no, klub legenda, no, kariera leci i teraz tylko mi nie powiedz, że to jest przygoda z siatkówką. Nie, to już jest, Kamil, kariera. Jesteś mistrzem Europy w Lidze Mistrzów, najlepszym przyjmującym, reprezentantem Polski. Idziesz do Perugii, tworzysz swoją historię. Jakie to poczucie polecieć do tej Perugii? W ogóle miałeś czas się już nad tym zastanawiać, czy skończyła się zaksa, reprezentacja i o Perugii porozmawiać? Zaczniesz myśleć 13 września. No. Szczerze mówiąc, oczywiście gdzieś jakieś tam sprawy musiałem już w międzyczasie, czy tutaj na Mistrzostwach Świata, czy w trakcie sezonu jeszcze trwającego w Plus Lidze musiałem już załatwiać, jeżeli chodzi o wyjazd sam, zorganizować, żeby mieć już wszystko dopięte na ostatni guzik, jak już tam polecę, ale tak nie zastanawiałem się, jak to będzie wszystko wyglądać już tam na miejscu. Bardziej się jeszcze skupią tutaj na Mistrzostwach Świata, na wcześniej na rozgrywkach klubowych i myślę, że to jest też dobre, że nie muszę się aż tak bardzo tym przejmować. Oczywiście skończył się Mistrzostwa Świata i ta świadomość, że ta przygoda tutaj w Polsce się kończy i czas na coś nowego, kompletnie innego się zacznie. Sam jestem ciekawy. Na szczęście jadę z narzeczoną, więc wsparcie będzie codziennie. Jeżeli trafi się jakiś słabszy dzień, czy to na treningach, czy generalnie będzie jakieś złe samopoczucie, to zawsze będzie wsparcie mojej narzeczonej i to mi daje takiego poczucia, że okej, damy radę jakoś. No na pewno jest to zwykły kibic, widz, no jak zwał, tak zwał. Ktoś, kto nie jest w sporcie, może sobie to, nie wiem, porównać pewnie do wyjazdu służbowego gdzieś na inną placówkę za granicę albo na zmianę szkoły. Przepraszam, bo siedzimy w pięknej kawiarni, dlatego te odgłosy. To nie jest łatwe, tym bardziej, że to jest twój pierwszy wyjazd, tak? Okej, Bartek Kurek pojeździł po świecie. Są gracze z naszej polskiej ligi, którzy też jeszcze więcej tego świata zwiedzili od Bartka. No właśnie, powiedziałeś wsparcie narzeczonej. Ty chyba zawsze masz wsparcie rodziny, prawda? Tak, tak. To jest nieocenione. Zawsze mi pomagają. Nawet jeżeli nie mamy jakiegoś super kontaktu w trakcie czy to sezonu ligowego, czy teraz na Mistrzostwa Świata, bo no tak jak mówię, staram się wszystkie
myśli i koncentrację skupiać na danym etapie rozgrywkowym, że tak to nazwę, to oni wiedzą, że to wsparcie ich bardzo doceniam i że są ze mną i na dobre, i na złe. Gdy mam jakiś kryzys, to potrafią mnie naprawdę pocieszyć, pokazać, że jestem dobrym zawodnikiem. A gdy mam dobre mecze i mam w sobie jakieś takie poczucie, że jest super fajnie i powoli mi przysłowiowa palma do głowy uderza, to potrafią szybko sprowadzić na ziemię, co też sobie cenię. Słuchaj, będzie tak, że będzie końcówka listopada, w Polsce minus 10 i pierwsze śniegi, a rodzina, wiesz Kamil, podjedziemy do ciebie, mamy tam hotel na 4 miesiące, bo u ciebie jest lepsza pogoda i wiesz, w ogóle nie poczujesz, że jesteś za granicą. Nie, nawet nie muszą nawet hotelu wynajmować w mieszkaniu. Będziesz miał wielki dom. Znaczy mieszkanie jest dość spore w Perugii, warunki są naprawdę fantastyczne, jeżeli chodzi o organizację klubu, daje mi bardzo dużą możliwość do wyboru, jeżeli chodzi o miejsce zamieszkania, więc już w mieszkaniu jest w miarę podzielone, który pokój do czego będzie się nadawał i mamy już z narzeczoną, jeden spokój na pewno będzie przeznaczony dla gości, właśnie dla rodziny, więc nie muszą w ogóle zamawiać żadnych hoteli, tylko zapraszamy, jak już się sami to też tam... Nie deklaruj tak, bo cię nie opuszczą, ty wrócisz na kadrę, wiesz, w maju, a oni zostaną. Zapraszamy na 1-2 dni. Teściów też? Tak, to nie. Ale na 2 dni. No, tam... Później wiadomo, trzeba jednak żyć dalej. Wiesz, uczmy się od najlepszych. Pamiętaj, jak pójdziesz na pierwszy trening i będziesz jechał samochodem, to zegarek zdejmij, żeby ci nie ściągnęli jak lewemu, wiesz, żeby... Nie wiem, jakie tam zwyczaje są. Dobrze, no, Mistrzostwa Świata, rodzina, twoja skromność, historia klubowa, przegadaliśmy, ale trochę jeszcze wróćmy do tych Katowic. No ja wiem, że jesteś ogólnie dość skromną osobą, chciałbym, żebyś był jeszcze bardziej ekspresyjny, ale to z wiekiem przyjdzie, bo jeszcze jesteś cały czas młody. Miałeś apel do kibiców o tą zagrywkę, o niekrzyczenie imienia i nazwiska. To ja tak się zapytam ciebie, na treningach jak zagrywasz, to leci 10 km szybciej, jak nikt nie krzyczy? Bo może wiesz, jak my kibice usłyszymy, że ty jesteś w stanie bez Semeniu Kamil huknąć 150 na godzinę, to będzie cichutko w Gliwicach, jak makiem zasiądę, nie? Nie, no myślę, że takiej różnicy nie ma, jeżeli chodzi o samą prędkość. No, to była po prostu moja jakaś tam preferencja, jeżeli chodzi o zachowanie na trybunach. To nie jest, że nakładam tutaj jakieś zasady, że jak ja idę, to proszę kibice o ciszę, nie odzywajcie się, ma być cicho, jak makiem zasiał. Jak na szachach. Tak, więc to nie jest żaden wymóg, tak jak ostatnio było na meczu z Amerykanami, kibice skandowali i to jakoś mi mocno nie przeszkadza. Czasami nawet ponosi i myślę, że nawet w poprzednim spotkaniu z Amerykanami ta zagrywka dzięki ich wsparciu i dopingowi gdzieś poszybowała może o te 5-10 km szybciej. No są to takie sytuacje, że trzeba jednak z wiekiem to wypracować sobie. Ja rozmawiam też z trenerem i ja wiem, że mentalnie jesteście mocni i widzę po was, jak na przykład wychodzicie na mecz, jak jesteście skupieni, no to widać po was, że robicie tą robotę i dopiero jak ten ostatni gwizdek jest, no to trochę z was schodzi, ale nadal widzę to skupienie. Jesteście tak nabuzowani w ogóle, że nie spodziewałem się, że do tego momentu już nawet, wiesz, no wychodząc na mecz z Meksykiem, gdzie, no nie oszukujmy się, ale jest to lekcja WF-u, no taka jest prawda, to wy byliście super skoncentrowani. Podejrzewam, że teraz jak widzicie na mecz z Tunezją, no to też będzie ta koncentracja. Tutaj Tunezja prawdopodobnie będzie w szoku, jak zobaczy tyle kibiców i nie wiem, czy oni dojadą na ten mecz w ogóle, ale to najważniejsze mecze to i tak przed nami. No ale właśnie to oswojenie się, czujesz, że z każdym meczem jest lepiej, bo to też wyjątkowa hala, wiesz, wyjątkowy event, no. Tak, no na hali już miałem okazję grać w sezonie klubowym. Mieliśmy rozgrywany tam jeden ze spotkań Ligi Mistrzów. Osobiście nie wiem, jak to będzie wyglądało, jeżeli właśnie się hala wypełni naszymi kibicami po samym brzegu, bo nawet jeżeli gramy z reprezentacją Tunezji, to ja jestem w 100% przekonany, że hala będzie full wypchana i atmosfera na pewno będzie topowa. Szczerze mówiąc, z meczu na mecz to poczucie na boisku jest coraz lepsze. Ta atmosfera z trybun bardziej już mi daje takiego
pozytywnego powera, nie jest właśnie takim lekkim... Nie deprymuje, nie jest takim paraliżem, że tak jak mówisz, wychodzimy na spotkanie, rozgrzewkę robimy, jeszcze tam na rozgrzewce atakujemy, różne elementy jeszcze ci dopracowujemy, to jesteśmy mocno skupieni, ale jeżeli się zaczyna pierwszy gwizdek, to jeszcze gdzieś tam na początku tego turnieju jeszcze troszeczkę nogi drżały, ręce też troszeczkę były z waty. Ale tak jak mówię, z meczu na mecz ta atmosfera już bardziej mi się udziela, że jest super, jest dodatkowa taka energia. Też nawet, nie wiem czy kibice zauważyli, ale staram się razem z nimi gdzieś tam, jak ktoś od nas idzie na zagrywkę, to razem z nimi staram się też klaskać, mi to też daje fajną taką frajdę. Tak, ja zawsze podziwiam, wiesz, to już jest doświadczenie graczy, jak po akcji jeszcze te ekspresje pokazują, tak wiesz, 200% w ogóle, no jakby można powiedzieć pod kamerę, no ale kibice to kochają, nie? No jednak no tak. To jest sport, to są emocje i... Jest to fajne uczucie móc tak wyładować, że tak powiem, emocje po zdobytym punkcie i popatrzeć, jak też taka ściana kibiców jest razem z tobą i też się cieszy ze zdobytego punktu. No dobrze. Nie chcę wchodzić w szczegóły, co będzie, bo może znajdziemy chwilę, gdzieś was tam złapię po 11 września. Rozmawiałem z trenerem i w sumie cieszę się, że widziałem taką drużynę na tym meczu ze Stanami, że wyszliście i pokazaliście swoją moc, bo chyba już macie, tak to też trener tak mówił, ale zapytam się ciebie, czujecie tą jego wizję i jesteście 14 gości plus tam, nie wiem, 10 ze sztabu, że jesteście jedną ekipą, co trener decyduje. Nikt się nie wyłamuje chyba z tego. Zaufaliście mu w 100% tak, i jesteście jedną wielką rodziną. Tak, tak, zdecydowanie. Wszyscy idziemy jedną drogą w jednym kierunku na czele z trenerem. No, ufamy temu, że tak powiem, projektowi, który on gdzieś tam ma zarysowany w głowie i póki co wszystko się dobrze sprawdza. Chociażby to spotkanie z Amerykanami też dużo nam pokazało, jak trener nas traktuje, bo w kuluarach mówiło się, że może lepiej jest przegrać to spotkanie, żeby lepiej się ustawić w drabince do finału, ale no, trener, jak taki ojciec powiedział, no, ja chcę was, żeby ta chęć wygrywania była cały czas, nie patrzeć na to, jak może wyglądać drabinka, jeżeli się gdzieś tam byśmy mogli podłożyć, tylko szczerze, żebyście mieli w żyłach po prostu tą krew zwycięzcy i też tak wyszliśmy na boisko, chcieliśmy to spotkanie wygrać. Nawet jeśli też była informacja jeszcze przed meczem, że ich podstawowy rozgrywający też nie zagra, no to też znowu trener dał nam do zrozumienia, że okej, koncentracja... To do 15 ich w każdym sensie. Dokładnie tak. Żebyśmy nie podeszli teraz do tego spotkania, a nie gra Christensen, to pójdzie to jak spłatka, tylko nawet powinniśmy oczekiwać jeszcze większego oporu rywala i też tak było. Zawodnicy dawali z siebie jeszcze więcej przy nieobecności właśnie Christensena, więc ten mecz naprawdę dał nam dużo takiego pozytywnego nastawienia do tego kolejnego spotkania teraz z Tunezją. No i no, nie ukrywajmy tego, po Tunezji ćwierćfinał znowu gramy z Amerykanami, więc ta mentalność zwycięzcy naprawdę nam się przyda. Tak, to jest też, wiesz, no, taki moment turnieju, najważniejszego turnieju tego roku, że nie możecie sobie pozwolić na zero sprężenia, bo taki Tuaniga wchodzi i on też chce dać maksa, on chce pokazać trenerowi, że drugi, co ja mogę być pierwszy i dobrze, że nie odpuściliście, ale dobra, abstrahując już od ten, tu ci rozłożyłem rozpiskę najbliższych meczów, kółeczkami zaznaczyłem to, co nas czeka, może później, tutaj mamy USA, Turcja wygranego, później możemy trafić na Serbia, Argentyna, Brazylia, Iran. Chcę właśnie zapytać cię o te dwa mecze, Serbia, Argentyna, Brazylia, Iran. Wytypujesz mi jakieś wyniki? Oglądałeś w ogóle, czy nie mieliście czasu, żeby cokolwiek, wiesz, znasz kilku chłopaków na pewno z grania w klubie czy coś. Jak myślisz, co tu się wydarzy? Powiem tak, okazję miałem oglądać co niektóre spotkania, oczywiście nie w całości, ale jakieś fragmenty. Czy to skróty, czy relacje na żywo, ale to był, nie wiem, fragment jednego z setów.
No mamy na taki komfort, że czy te treningi w trakcie dni niemeczowych są późno, więc no jest czas, żeby oglądać. Także oglądałem, wczoraj też oglądałem Argentynę z Egiptem, dokładnie tak, więc jestem zaskoczony formą, jaką prezentują Argentyńczycy, ale to zaskoczony formą, jaką prezentuje Egipt, a rozczarowany formą, jaką prezentuje Argentyna. No dokładnie tak, bo no, to są dalej aktualni brązowi medaliści Igrzysk Olimpijskich. Troszeczkę im się skład pozmieniał, bo nie gra już ich podstawowy zawodnik ze środka Sole. Tak. Więc ta gra może troszeczkę inaczej wygląda, ale dalej gra Facundo Conte, gra De Checo, Lima jest na ataku, więc trzon zespołu jest dalej ten sam. Myślisz, że z Serbami poradzą sobie? Ja rozmawiałem z Facundo. Facundo powiedział, że już wie, że skończyło się łatwo. No tak, ja nie wiem, czy takie właśnie podejście, jakieś takie właśnie w tej fazie grupowej nie było, że jakoś to łatwo im przejdą te trzy spotkania, a tu się okazało, że nawet z Egiptem musieli się naprawdę napocić, żeby zwyciężyć. Za to Serbowie. No Serbowie też są groźni, no mają kapitalnych zawodników, którzy mieli epizod, czy nadal grają w naszej polskiej plus lidze, która jest jedną z najmocniejszych na świecie, czy środkowi, którzy grają w ligach włoskich. To chyba najciekawszy mecz zapowiada taki, no. Myślę, że najbardziej może wyrównany, no bo naprawdę Argentyńczycy, brązowi medaliści Igrzysk Olimpijskich, Serbowie naprawdę też mają kapitalny zespół i jeżeli tylko gdzieś sami sobie nie będą przeszkadzać swoim charakterem na boisku, to naprawdę potrafią grać bardzo dobrze. Powiem tak, no wybiegnę bardziej, ale na kogo wolałbyś trafić z tej dwójki później gdzieś tam? No nie wiem, czy my w ogóle na nich trafiamy. No, my trafiamy USA, Turcja. No tak, ale to trafimy USA, a później może trafimy na kogoś z tej czwórki, wybiegam. Z tej czwórki. Tak. No to jeżeli chodzi o Serbię, Argentynę, to chyba dla nas to nie ma żadnego znaczenia, bo na Memoriale obydwie drużyny, nie chcę powiedzieć, spakowaliśmy 3-0, ale wygraliśmy. No, wygraliśmy 3-0, więc ta mentalność zwycięzcy jest z tymi zespołami. No Brazylia i Iran też może być ciekawe spotkanie. Brazylijczycy ciężko weszli w ten turniej z reprezentacją Kuby. Męczyli się, wygrali 3-2 mimo tego, że przegrywali już 2-0. Na reprezentację Iranu to wszyscy wiedzą. Wielka niewiadoma, że tak powiem, dzikie troszeczkę charaktery i no niesamowity atakujący, który no, całą Ligę Narodów grał kapitalnie, nikt praktycznie nie wiedział, skąd się wziął, a prawie nas wyeliminował z ćwierćfinału w Lidze Narodów w Bolonii, więc to spotkanie też będzie bardzo ciekawe. I z tej całej czwórki, no nie wiem, no najlepiej chyba z pary Serbia-Argentyna. Ale obawiam się, że jednak tutaj dalej będzie Brazylia, mimo tego, że ma jakieś tam swoje problemy kadrowe, czy gdzieś ta forma. Ale oni mają te Mistrzostwa Świata, zawsze im wychodzą, co? I grali i są w medalach. Dokładnie tak. Oni, jeżeli chodzi o te najważniejsze turnieje, to grają naprawdę bardzo dobrze i mimo tego, że no w ten turniej gdzieś może weszli tak troszeczkę kulawo, ale z meczu na mecz się rozkręcają. Ich podstawowy środkowy Lukas już też wrócił, bo on też miał jakieś tam problemy zdrowotne. Więc no ten skład teraz na chwilę obecną po powrocie Wallace'a jest no bardzo mocny. I no myślę, że jeżeli uda nam się i tak zakładam, że wejdziemy do półfinału, no to zmierzymy się z reprezentacją Brazylii i to będzie bardzo zacięte spotkanie, ale jeżeli do niego dojdzie, to... Tak, na razie, ja to widzisz, tak wybiegamy, bo to... No, nie ma co... Zawsze ciekawe, tak można... ciekawe, to oczywiście, bo najpierw Tunezja... Można to, gadać, tak, ze Stanami, ale... ponownie będzie wypełniona hala i to będzie ponownie mecz już no, na 200%, chociaż dokładnie 100% tak. Jest maksem, ale to będzie na 200. Kamil, no, najlepszy przyjmujący Europy z tego roku... To zobowiązuje, żebyś tą swoją formę utrzymywać. Tego życzę z całego serca. No róbcie swoją robotę, bo nie wiem, czy mogę powiedzieć, ale z***cie ją wykonujecie. oby tak dalej, to wypikamy to. Wielkie dzięki, zawsze przyjemność się z tobą się spotkać, dziękuję. Pogadać.